Poszli najpierw obejrzeć motocykle. Klos widział ich wychodzących od generała. Poznał natychmiast Knocha i właściwie w tym momencie powinien opuścić sztab. Jaką miał szansę? Na co jeszcze liczył? Poczęstował oficera służbowego papierosem i zszedł na dół do pustego kasyna. Może jednak Kno go nie pozna. Widział jego twarz parę sekund. Klos był wówczas w hełmie i wielkich motocyklowych okularach. Trudną jakąkolwiek pewność. Musi ryzykować. Nie wolno mu teraz uciekać. Musi dotrwać do chwili, gdy chłopcy z desantu rozpoczną walkę o przyczółek i ruszy na tarcie. Simon stała przy barze. Koniak? zapytała obojętnie. Kolacja? Jeżeli można, koniak. Zjem coś później. Postawiła przed nim kieliszek. Później? zapytała. Sądzi pan, że będzie jakiś później? Nie rozumiem. Oficer dyżurny powiedział mi, po co przyjechał tu Gestapo z Deberic. Naprawdę? Klos spokojnie pił koniak. Więc po co? Nie wie pan? No jeszcze nie. Podziwiam pana zimną krew, szepnęła. Kim pan właściwie jest? No, znamy się dość dawno, Simon. Ktoś zabił Gestapowca w Deberitz. Ten ktoś jechał motocyklem. Szukają go. Gdyby dowiedzieli się, że pewien oficer zmieniał tablice rejestracyjne po przyjeździe do sztabu, zapewne nie mieliby żadnych wątpliwości, powiedziała to swoją paryską francuszczyzną. Widziała go. Interesujące, odstawił pusty kieliszek. I co dalej? Ten oficer nie był zbyt ostrożny. Wdeptał tablice w ziemię tuż pod moim oknem. Mogłabym je pokazać. Numer zresztą pamiętam 38,37. Zgadza się? Milczał. Niech pan coś powie, wzruszył ramionami. Nie mam nic do powiedzenia. Co pani chce zrobić, Simon? Nic mnie nie obchodzi, ta wasza wojna, szepnęła. Ale jak pan sądzi, czy taka informacja byłaby wystarczającą zapłatą za życie Rolfa? Milczał. No, jak pan sądzi? Życie za życie. To się liczy, prawda? Stał. Prosić, przekonywać? Wyjaśniać, że nic nie uzyska? Spojrzał na jej twarz. Oczy miała podkrążone, wargi niepociągnięte szminką spieszchnięte. A potem zapytał, jak z tym można żyć potem? W tej chwili dobiegł ich szum motorów. Bliski wybuch wstrząsnął murami zamku. Są szepnęła. Nieźle poinformowani, prawda? A jeśli ją zastrzelić myślał. Nie, nie zastrzelę jej. Usłyszał klapnięcie drzwi wejściowych. Na progu stał szturm banfjerer-Knoch. Jeszcze pierwszy wybuch brzęk tłuczonego szkła. Knoch popatrzył na klosa, potem sięgnął do kabury. To ty wrzasnął ręce! Nie zdążył nic więcej powiedzieć. Klos był szybszy. Strzelił dwa razy. Knoch zwalił się na podłogę. Kros podbiegł do niego. Gestapowiec nie żył. Oba strzały były celne. Simon znieruchomiała przy barze, dłonią zasłoniła usta, jakby zmuszając się do milczenia. Z kasyna pobiegł jeszcze na górę. W pokoju miał ukryte parę przedmiotów, których nie powinni znaleźć. Niewywołany film, szyfr, miniaturowy aparat fotograficzny. Potem trzeba jakoś przejść, Regę. Był już na pierwszym piętrze, gdy zastąpił mu drogo oficer służbowy. Generał pana wzywa będę za pięć minut powiedział Klos. Nie, generał się niecierpliwi powiedział, że to bardzo pilne Dobrze, za chwilę. Z korytarza wynurzył się sam Fister Proszę do mnie, Klos. Stało się pomyślał i poszedł za generałem. W gabinecie było przytulnie i cicho. Pfister zapalił papierosa, nie częstując kapitana. — Za chwilę — powiedział — będą tu wszyscy. Śledztwo prowadzi Fierer Knoch z Dobryc. Jak pan sądzi, czy to prawdopodobne, żeby któryś z naszych oficerów... Kloss milczał. — Jutro, najdalej pojutrze, zacznie się natarcie — ciągnął Pfister. — Nie mogę pozwolić na żadne nieporządki w sztabie. — Rozumie pan? — Tak — Dlatego też postanowiłem, że z ramienia sztabu pan weźmie udział w prowadzeniu śledztwa. Zakomunikuję to Knochowi. Jestem wśród podejrzanych. Bzdura, powiedział Pfister. Jest pan oficerem naszego kontrwywiadu. Na progu stanął adiutant. Oficerowie czekają, panie generale. Prosić. Kloss, nie pytając o pozwolenie, zapalił papierosa. Już na wszystko za późno. Sprawdził językiem, czy kapsułka z trucizną tkwi na swoim miejscu między zębami. Ostatecznie powinien być na to przygotowany. Wcześniej czy później musiało się tak skończyć. Odznaczą pośmiertnie, pomyślał, ale w oficjalnym komunikacie nie powiedzą nawet za co. O nas się nie mówi. Weszli. Pierwszy Lejman, za nim wszyscy ci, którzy korzystali w ciągu ostatnich godzin z motocykli. Keller kusał Walter. Kusał był wyraźnie pijany. Na twarzy zastygł mu uśmiech. Z trudem trzymał się prosto. — Gdzie jest knoch? — zapytał generał. — Zjawi się lada chwila — odpowiedział Lehmann. — Posłałem już mojego człowieka. — Niech pan zaczyna. Fister niecierpliwie spojrzał na zegarek. — Aha, i z mojego ramienia w śledztwie weźmie udział kapitan Kloss. Będzie mnie informował o rezultatach. — Jak pan generał sobie życzy — oświadczył obojętnie gestapowiec. Chciałbym jednak stwierdzić, że kapitan Kloss jest jednym z tych Niech pan już zaczyna, przerwał generał. Wolałbym poczekać na knocha. On widział tego człowieka. Mam zbyt mało czasu, fister usiadł za biurkiem. Proszę, niech każdy z panów wymieni trasę, jaką dziś przebył, powiedział Gestapowiec. Byłem w lesie wajpert, pierwszy odezwał się Klos. A ja sobie jeździłem po jednostkach. Kuseł rozstawił szeroko nogi. Zrobiłem mnóstwo kilometrów, dlatego jestem zmęczony. Proszę ściślej, wtrącił Pfister. Kuseł nie zdążył jednak odpowiedzieć. Do gabinetu wbiegł gestapowiec, jeden z ludzi Knocha. Panie generale, Sturmbannführer Knoch nie żyje. Generał zerwał się z miejsca. Jak to nie żyje? Podczas nalotu? Nie, panie generale, zastrzelony w kasynie. — Proszę za mną — powiedział Pfister. Żadnej szansy ucieczki. W holu gromadzili się już oficerowie sztabu dywizji, tworząc szpaler, którym szedł generał ze swoją świtą. Lejman, obok Klosa, kapitan czuł na sobie nieustannie uważne spojrzenie gestapowca. Na podłodze kasyna leżał knoch. Lekarz sztabowy pochylał się jeszcze nad nim. Na widok generała stanął na baczność. Śmierć nastąpiła przed kilkunastoma minutami, panie generale, zameldował. Dwa strzały, oba w okolice serca. Klos dopiero w tej chwili zobaczył Simon. Stała ciągle przy barze, a obok niej mężczyzna w czarnym mundurze. Powiedziała już? Nie, chyba nie. Gestapowiec wyprężył się. Ona musiała widzieć mordercę, panie generale. Zeznała? Oświadczyła, że powie w obecności pana generała. Więc niech mówi. Fister nie spojrzał nawet na Simon. Wydawało się, że nie dostrzega jej obecności. Dziewczyna podbiegła do generała. Panie generale Więc kogo pani widziała? Mruknął niechętnie. Obok niego stał Leyman i patrzył na Simon, jak myśliwy na łatwą zdobycz. Nieco z boku kusał. Zanim nim i Walter, a przy oknie osobno Klos. Co zrobić, gdy powie? Oczywiście strzelać. Najpierw Lejman, potem kusał. Przynajmniej drogo sprzedać. Drogo sprzedać. Trwało milczenie. Panie generale, powiedziała wreszcie Simon, proszę o obietnicę darowania kary Rolfowi Kalertowi. Zeznam wszystko, co wiem. Niech pan obieca, generale, szepnął Lejman. Cyster wyprostował się i spojrzał chłodno na dziewczynę. Nic pani nie mogę obiecać warknął. Porusznik Kalert został rozstrzelany przed paroma godzinami. Zdawało się, że upadnie. Patrzyła na hałpturnfirera kusał, potem spojrzała na klosa. Rozstrzelano go powtórzyła, nie żyje. Kto zabił Knocha? Lejman podniósł głos niemal do krzyku. Powiem. Krzyknęła nagle Simon. Oczywiście, że powiem. Myślicie, że będę milczała? Myślicie, że nie wskażę mordercy? To on, panie generale! Całą ręką, całą postacią wskazała hałb sturmfirera Kusał. Niech teraz płaci. Byłam tutaj! Kusał ciągle chwiejący się na nogach wyszarpnął pistolet z kabury. Kłamiesz! ryknął. Strzelił nie celując. Walter i Collard natychmiast wyrwali mu broń z ręki. Ale strzał był celny. Simon osunęła się na podłogę. Lejman i lekarz pochylali się już nad nią. Fister nawet nie spojrzał. Kusał, szepnęła Simon. Nie żyje. Lekarz zamknął jej oczy. Lejman sięgnął do fartuszka dziewczyny. Z kieszeni wydobył zgięte tablice rejestracyjne. To te tablice, powiedział. Wy jej wierzycie? Kusał usiłował się wyrwać z rąk Kellerta i Waltera. To ona była bolszewickim szpiegiem! To ona! Pewno zabiła Knocha. Jechała dzisiaj motocyklem, co? szepnął ironicznie Lejman. Dałeś jej do schowania tablice rejestracyjne. Współpracowała z tobą. Lejman, oszalałeś! wył Kusał. Kusał spędził z nią ostatnią noc, powiedział kapitan Kellert. Dosyć. Generał nie podnosił głosu. Zabierzcie go, rozkazał i przesłuchajcie. Sąd polowy dywizji wyda wyrok. Śledztwo prowadzić, jak powiedziałem. Klos i Lejman zostali sami w kasynie. Przesłuchamy go razem, powiedział Lejman. To będzie bardzo długo trwało, Klos. Bardzo długo, bo musimy dowiedzieć się wszystkiego. Klos nie słuchał. Patrzył na ciało Simon. Za chwilę je także zabiorą. Samoloty nadleciały wcześniej, niż przewidywali. Czekali na zachodnim skraju lasu Wajpert, ukryci w kępie krzaków. Łąki nieużytki ciągnęły się stąd aż do Dobrzyc, równinna, pusta płaszczyzna przecięta gdzie niegdzie wąskimi pasmami drzew lub wysepkami krzaków. Czy wylądują jak planowano? A jeśli wiatr zniesie ochrony na wschód, na las, gdzie stacjonował niemiecki pułk pancerny? Albo na północ, do szosy patrolowanej nieustannie przez żandarmów? Gdy udało im się tu przedostać, uwierzyli w powodzenie akcji. Przewieźli mundury na wózku, idąc poboczem szosy, a potem z krajem lasu. Nikt ich nie zaczepił. Tłum uchodźców gęstniał z każdą godziną, stanowiąc znakomitą osłonę. Ale wiedzieli, że droga powrotna będzie znacznie trudniejsza. Musieli przeprowadzić jeńców wzdłuż niemieckich stanowisk. Dotarcie do szosy i potem znowu szosą w kierunku przeciwnym niż fala uchodźców byłoby jeszcze niebezpieczniejsze. Zresztą na tę drogę nie mieli czasu. Szosą było parę kilometrów dalej, a oni musieli uchwycić przyczółek mostowy w momencie, gdy ruszy natarcie. Tomala rozdał latarki. Trzy krótkie sygnały świetlne miały wskazywać spadochroniarzom pozycje czekających. Samoloty krążyły nad lasem i szosą, a po chwili usłyszeli wybuchy bomb. Zobaczyli pożar, który nagle oświetlił las. Usłyszeli serię karabinów maszynowych i trzaskanie działek przeciwlotniczych. Na zachodzie wstała Luna, ogarniając coraz szerszą połać nieba. Paliło się w Dobrzycach. Dopiero po paru minutach zobaczyli czasze spadochronów powoli opadające na ziemię. Desant lądował przy akompaniamencie wybuchów. W centrum okalających ich coraz częściej pożarów. Lądował niemal dokładnie w przewidywanym miejscu. Ujrzeli światło latarek, błyskały w rozmaitych punktach łąki, zapalały się i znikały coraz częściej i coraz bliżej siebie. Wybiegli z za krzaków. Za chwilę zobaczą żołnierzy stamtąd. Powtórzyli swoje sygnały świetlne. Z daleka dochodziły jeszcze wybuchy, zagrał krótką serią karabin maszynowy. Potem nastąpiła cisza. Żołnierze desantu wyrośli przed nimi nagle. Ujrzeli najpierw trzech ludzi z automatami gotowymi do strzału. Dalej na łące ktoś jeszcze wyplątywał się z czaszy spadochronowej. Tomala stanął jak wrośnięty w ziemię. Kim jesteście? Liść dębu powiedział Tomala. Tam ci opuścili automaty. Młody mężczyzna w hełmie z mapnikiem na piersi. Podszedł do Tomali. Porucznik Kożuch przedstawił się. Dowódca grupy wyciągnął rękę. Tomala stał wyprostowany, milczący. Nie mógł oderwać wzroku od płaszcza, od hełmu z białym orłem. Nie myślałem, że doczekam, szepnął. Potem opanował się natychmiast. Precyzyjnie wyjaśnił sytuację. Porucznik słuchał w milczeniu nieco nieufnie. Mówiono nam, że las Weypert jest czysty. Spojrzał jeszcze raz na mapę. Był. Nie zdołaliśmy już skontaktować się z wami i zaproponować innego miejsca lądowania. Nie mam wyboru, powiedział porucznik. Spadochroniarze gromadzili się już wokół nich. Sprawdził. Cała grupa wylądowała. Osiemnastu ludzi. Kto zna niemiecki? Wystąpili. Żołnierz ze Śląska i maturzysta z Lublina. Chłopcy to mali przynieśli mundury. Sasik i skałka oraz dwóch spadokroniarzy miało stanowić eskortę. Tomala zapiął starannie wehrmachtowski płaszcz. Leżał na nim znakomicie. Chłopcy powiedział porucznik: Zdjąć pasy. Pasy i automaty schować pod płaszczami, granaty do kieszeni. Jeżeli zajdzie potrzeba, strzelam pierwszy. Ruszyli. Prosto na las Wajpert. Porucznik spojrzał na zegarek. Dwie godziny mruknął. Powinniśmy zdążyć. Terenowy wóz zaskoczył ich nagle. Jeszcze na łące, zanim dotarli do traktu przez las. Błysnęły reflektory, oświetlając Tomalę i dwóch chłopców z eskorty. Silnik jęknął na wysokich obrotach i stanął. Oficer SS ze szpicrutą w ręku wyskoczył z samochodu. Tomala krzyknął – stój! I zameldował. Służył kiedyś w wojsku Kajzera. Jego meldunek był wzorowy. – Odprowadzacie do sztabu dywizji. Powtórzył oficer SS. A skąd? Specjalna grupa dywersyjna. Powtarzał to mala słowa, których przed paroma godzinami nauczył go Kloss. Schwytano ich na północny wschód od Debenic z dywersyjnego desantu. Oficer SS oglądał ich nieufnie. Coś mu się jednak nie podobało. Coś wzbudzało jego czujność. W wozie pozostał tylko kierowca. Podchodził do niego właśnie żołnierz ze Śląska. Esesman szedł wzdłuż grupy jeńców. Stanął przed porucznikiem. Oficer? Porucznik milczał. Odpowiadać. Nie rozumiem po niemiecku. Esesman zerwał mu z ramienia mapnik, otworzył. Błysnął latarką. Zobaczył las wajpert i zaznaczony niebieskim ołówkiem jego zachodni skraj. Co to znaczy? Porucznik milczał. Ktoś mógłby tłumaczyć? Ryknął. Obok Esesmana wyrósł sasik. Niemiec oświetlił go latarką. Zobaczył automat sasika. Nosicie rosyjską broń? Sasik nie zrozumiał pytania. Odpowiadać! Ja nic nie wiem, odrzekł chłopak po niemiecku. Było to jedyne zdanie w tym języku, którego był zupełnie pewien. Wasze papiery? Zwrócił się Niemiec do Tomali. Przesunął kaburę na brzuch. Rozglądał się niespokojnie. Teraz nie mieli już wyboru. Porucznik podjął decyzję. Nie wyjmując ręki z kieszeni, strzelił do niemca. Chłopak ze Śląska uderzył kolbą kierowcę. Zapadła cisza. Mieliśmy szczęście, powiedział porucznik, bo oni byli sami, ale tam. Tomala wzruszył ramionami. Musimy ryzykować. To nasza jedyna szansa. Poszli. Wijąca się piasczysta droga wiodła przez las. Na polanach widzieli namiot. Zarysy maszyn i ciemne sylwetki ludzi. Nikt nie palił tu ognisk. Pod drzewami chodzili wartownicy, obrzucając ich uważnymi spojrzeniami. Spadochroniarze starali się nie patrzeć. Rękoma zanurzonymi w kieszeniach płaszczy, które bez pasów wisiały na nich jak worki, obejmowali chropawe powierzchnie granatów. Wydawało się, że ta droga nigdy się nie skończy. Wdrapywali się na piasczyste wzgórza, zanurzali w coraz głębszą gęstwinę, mijali ciężarówki i samochody osobowe. Porucznik, idąc za Tomalą, starał się zapamiętać wszystko. Żadnych umocnień, myślał. Nie zdążą się rozwinąć. Jakiś oficer w płaszczu Wehrmachtu podszedł do Tomali. Co to za zbieranina? Polacy, jeńcy, panie oberleutnant. Dokąd? Na pierwszą linię zwariowaliście? Do sztabu dywizji. Wykończcie ich tutaj. Mam rozkaz odprowadzić do sztabu, ryknął Tomala. Oficer wzruszył ramionami i odszedł. Wlekli się dalej. Porucznik coraz niespokojniej spoglądał na zegarek. Na wschodzie trwała cisza, ale on wiedział, że gdy minie kilkadziesiąt minut,. mieli przed sobą jeszcze spory kawał drogi przez las Wajpert wzdłuż stanowisk pułku pancernego. Wyście naprawdę oszaleli! Twarz kapitana kusał pokrywał gęsty pot. To nie ja, nie ja, rozumiecie? Szpieg jest na wolności. Z trudem chwytał oddech. A wy mnie tutaj Lejman uderzył go w twarz. Kusał zwalił się ze stołka. Po chwili z trudem podnosił się z podłogi. W rozdartej na piersiach koszuli, z krwią na wargach wyglądał strasznie. Przez kilkanaście sekund Klos sądził, że rzuci się na Lejmana ale on usiadł z powrotem na stołku i dyszał ciężko. — Powiesz? — zapytał Lejman. — Jeśli powiesz, masz jeszcze szansę. Od kiedy jesteś na ich służbie? Kusał, milczał. — Sprawdź, gdzie byłem po południu — szepnął wreszcie. — Powiedziałeś sam, że pod Deberitz. — U starego przyjaciela, leśnika. — On jutro wyśpiewa wszystko — powiedział Lejman. — Dureń! — Wrzasnął kusał. Przeklęty idiota. Lejman znowu uderzył. Kusał potoczył się aż pod drzwi i nie wstawał długo. Macał rękoma powietrze, jak ślepiec. Klos spojrzał na zegarek. Powinny już być. Powinien ich za chwilę zobaczyć przez okno wchodzących na dziedziniec. Ochronę sztabu zlikwidują bez trudu. Nie wolno dopuścić, by przyster zdążył wydać rozkaz wysadzenia mostu. Muszą zdjąć posterunki wcześniej i utrzymać przyczółek nad regą. Tak długo. Nie sądził, by opór pierwszej linii niemieckiej za rzeką mógł być zbyt twardy. A jeśli nie przeszli przez las Wajpert? Kloss, — powiedział Lejman, ta świnia nie chce się do niczego przyznać. Myślę, że ciągle nie rozumie, co go czeka, a powinien wiedzieć. Idiota, przeklęty idiota! wybełkotał kuso. Teraz ty, oświadczył lejman, zmęczył mnie. Wtedy Klos ich zobaczył. Wchodzili właśnie na dziedziniec. Tomala zamienił parę słów z wartownikiem, potem zatrzymał grupę niedaleko pałacu. Klos dostrzegł wysokiego mężczyznę, w którym natychmiast rozpoznał oficera. Rozglądał się ciekawie, pokazał wzrokiem dwóm stojącym obok niego posterunek niemieckiego KMu. Za chwilę, pomyślał Klos. Tomala rozdzielił grupę. Pięciu z jednym wartownikiem ruszyło w kierunku pałacu. To nie zbudziło jeszcze podejrzeń. – Kloss – powiedział Lejman – zaczynaj wreszcie. W tej chwili do grupy jeńców podszedł kapitan Collard, pełniący właśnie służbę w sztabie. Zwrócił się do wartownika. – Już – pomyślał Kloss. Polski oficer wyrwał pistolet spod płaszcza, strzelił. Wtedy zaczęło się piekło. Jeńcy wydobywali automaty. Zanim niemiecki kaemista zdołał się zorientować, granaty zniosły jego stanowisko. ss z ochrony sztabu bronili się z zaciężarówek, z sieni pałacu wybiegali oficerowie, nieorientujący się jeszcze w sytuacji, i ginęli pod celnymi strzałami. Porucznik z grupą żołnierzy szturmował już okna. Polacy, ryknął Lejman. – zdrada! Kusał, siedzący dotąd spokojnie na krzesełku, zerwał się i skoczył do okna. Spojrzał w dół, z wysokości pierwszego piętra na podwórze, na którym bronili się sesmani, i zanim Lejman zdążył się zorientować, porwał jego pistolet leżący na stole i runął w dół. — Stój, kusał! — ryknął Lejman. — Klos, strzelaj! Kusał wstawał już na dole z ziemi. Wyglądał strasznie twarz miał zakrwawioną, podarta w strzępy koszula nie okrywała ciała. Strzelił do biegnącego spadochroniarza, nie trafił i po chwili runął przecięty celną serią automatu. On jednak, powiedział Lejman, on jednak nie zdradził. Więc kto? Kloss wybiegł z pokoju. Na korytarzu było pusto. Na dole jeszcze strzelano. Żołnierze z desantu zdobywali już hol. Gabinet generała był na drugim końcu korytarza. Gdy Klos dobiegał do drzwi, pałac nagle drgnął. Szyby pękły. Potworny, nieustający grzmot szedł ze wschodu. Zaczęło się. Natarcie. Pchnął drzwi do gabinetu generała. Twister siedział przy biurku nieruchomy, skamieniały jakby wszystko, co działo się na dole i wokół niego, w ogóle go nie dotyczyło. Klos stał na progu, ciężko dysząc. Proszę się zameldować, Kloss, powiedział generał. Wypowiedział słowa meldunku. Dawno nie przeżył nic równie idiotycznego. Pomyślał, że najważniejsze teraz nie dopuścić, by pfister zatelefonował do Fogla i wydał rozkaz wysadzenia mostu. Jeśli to Tomala nie zdąży, nie zjawi się tu za chwilę, a ustalili, że to właśnie on wedrze się do pokoju generała, Kloss będzie musiał sam uniemożliwić pfisterowi wydanie rozkazu. Wojna trwa. Klos nie powinien się dekonspirować, ale bywają sytuacje. Desant, powiedział generał właściwie krzyczał, żeby Klos mógł go usłyszeć w potwornym huku. Rozpoczęli natarcie. Proszę mnie połączyć z przyczółkiem mostowym. Klos podszedł do telefonu. Teraz trzeba wyszarpnąć broń. Rewolwer Fistera leżał na biurku nie zdąży sięgnąć. Szybciej, Klos! Klos podniósł słuchawkę i otworzył kaburę. W tej chwili odskoczyły gwałtownie drzwi. Na progu stał Tomala, za nim polski oficer. — Ręce do góry! — powiedział Tomala swoją nienaganną Niemczyzną. — Ręce do góry obaj! Fister wykonał polecenie. — Jestem dowódcą dywizji — powiedział jakby żądając, żeby tamci się przedstawili. — Wiem, wiem — mruknął Tomala. — Łączyć z przyczółkiem mostowym generale, proszę wziąć słuchawkę i wezwać do sztabu dowódcę saperów. Szczęknął bezpiecznik pistoletu Tomali. No, szybciej! Nie zrobię tego. Zrobi pan to natychmiast! Pfister podniósł słuchawkę. Z czwórką, powiedział. Było to jednak ryzykowne. Tomali powinno wystarczyć, że Pfister nie wyda rozkazu. Oczywiście pozbawienie przedmościa dowódcy ułatwiało zadanie, ale jeśli generał Zamiast powiedzieć, proszę przyjechać do sztabu, powie wysadzić, jeśli nie przestraszy się groźby. Czy Pfister wierzy, że zginie? Może jednak Tomala zna lepiej psychikę niemieckich generałów niż Onklos. Czekali kilkanaście sekund. Fogel usłyszeli głos Pfistera proszę natychmiast przyjechać do sztabu. Więc jednak Tomala miał rację. Generał odłożył słuchawkę. Zostałem steroryzowany w sposób niedopuszczalny podczas wojny prowadzonej przez cywilizowane narody. Cywilizowany naród. Zostaniecie tu, powiedział polski oficer do Tomali. Pilnujcie ich. Wszystko przebiegało tak, jak zaplanowali. Pan generał Fister odzyska wolność, żeby on, Klos, mógł dalej działać. Podszedł do okna. Na podwórze sztabu wjeżdżał właśnie samochód majora Fogla. Otoczyli go natychmiast spadochroniarzy. Po chwili wóz z polską załogą jechał już w kierunku przedmościa. Most był uratowany. Grzmot artyleryjski powoli słabł. Usłyszeli długie serie broni maszynowej. Można zapalić? Zapytał Klos. To był sygnał. Palcie, powiedział spokojnie Tomala. Klos podszedł do niego i jednym szybkim ruchem zwalił go z nóg. Czy nie uderzył zbyt mocno? Nie, chyba nie. chwycił automat Tomali. Uciekamy, generale. Zbiegli w dół i przez kasyno wydostali się na tyły pałacu. Potem ścieżką nad regą, niezauważeni przez nikogo w kierunku lasu Wajpert. Gdy stanęli na wzgórzu i zobaczyli w dole rzekę, pałac, pola nad rzeką, do przedmościa podchodziły już czołgi. Polskie czołgi przejeżdżały przez most. Jaka szkoda, pomyślał Klos. Jaka szkoda, że nie mogłem zostać. Uratował mi pan życie, powiedział generał. Ale mam nadzieję, urwał. Klos milczał. Boisz się, że wyda się twoje tchórzostwo, pomyślał. Bój się, tak trzeba. Ale uratuję cię, bo jesteś mi potrzebny, dajesz mi niezawodne alibi nikt się nie dowie, panie generale, odezwał się wreszcie o tym, co się stało. Daję słowo niemieckiego oficera. Generał Pfister odetchnął głęboko.